strony kawiórka, z drugiej strony kawiórkowcy, czyli wszyscy ci, którzy lubią pić kawę. Witajcie na kanale, siemaneczko! Więc dzisiaj robimy cały dzień na wrotkach, uhu! Więc tak jak wiecie, na wrotkach jeździłam tylko parę razy, a film pierwszy nagrałam swój chyba 2 lata temu na wrotkach. I ktoś by powiedział, kawiórka, więc skoro robiłaś swój pierwszy film 2 lata temu, powinnaś teraz znakomicie na wrotkach jeździć. Błąd! Bo tak naprawdę w ciągu tych 2 lat jeździłam tylko parę razy na wrotkach. Więc cały czas się uczę, ale postaram się troszeczkę więcej teraz jeździć, bo jest lato i mogę sobie na to pozwolić. Bo nie przywitaj się z kawiórkowcami. Tam są. Ale nie pod stołem, tylko nad stołem. Woni! Nad stołem, chodź tu! Ale nie na... Tata mnie zabije. Nie na sofę. O, Sonia, siema. Nie na sofę, proszę. Dobra, idziemy. Nagrywać. Nie wiem, jakie dam radę cały dzień na wrotkach, jak ledwo na nich jeżdżę. No to w sumie możemy porobić to, co zawsze robię. Znaczy, staram się przynajmniej robić. Możemy pokręcić kółkiem na wrotkach. Ja osobiście wolę te kółko, ponieważ tamte ma takie wypukłości i strasznie boli, jak się kręci kółkiem. O, ale ciężko! Ej, ciężko się kręci na wrotkach kółkiem, ale jakoś dajemy radę. 2 godziny później. Mam nadzieję, że mi wybaczycie to, że nie mam na sobie makijażu, ponieważ jest bardzo ładna pogoda teraz i po prostu mi się nie chce makijażować. Ale blada jestem, myślałam, że jestem bardziej opalona. Co jest? Aha. Na kamerze coś nie widać, a ręce mam opalone. O kurczę. I plecy, patrzcie, jakie ciemne. Wiecie, jak się spaliłam ostatnio na działce? Słuchajcie, skoro cały dzień na wrotkach, to i normalne czynności muszę porobić, tak jak pranie, układanie prania, sprzątanie. I to wszystko muszę zrobić na wrotkach. Oczywiście już wcześniej sobie poukładałam ciuchy, żeby was tym nie zamęczać. Powiem wam, że kuchnia to zawsze jest takie miejsce do nagrywania. Tak samo jak są imprezy, to zawsze wszyscy siedzą w kuchni. W kuchni w ogóle całe debaty się odbywają, rozmowy. Na imprezach zawsze jest się w kuchni. Nie wiem czemu, ale tak jest. A powiem wam coś jeszcze, że jak byłam 10 lat w Anglii z mamą i z Krzyśkiem, to zamiast siedzieć w salonie, rozmawiać, jeść i tam pić kawkę, to wszystko robiliśmy zawsze w kuchni. Wszyscy na stojąco jedli, na stojąco gadali, czy cokolwiek, ale zawsze w kuchni. Czy wy też tak macie? Bo to jest naprawdę dziwna sprawa. Czemu ta kuchnia jest tak ważna dla wszystkich? Nie uwierzycie, co się stało. Pół dnia jeździłam na wrotkach i nie nagrałam tego. W sensie myślałam, że nagrywam. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz tak mam. Przecież znam swoją kamerę, wiem, jak to działa i po prostu nie zauważyłam, że nie nagrywam. Pół dnia straciłam i nie pokazałam wam, nie nagrałam tego, co robiłam. Coraz szybciej się uczę, słuchajcie. I co mogę powiedzieć, że coraz łatwiej mi to idzie wszystko. Coraz bardziej naturalnie. Tylko wiadomo, pomiędzy meblami, sofami itp. się ciężko jeździ. Dlatego za niedługo jedziemy na dwór i trochę posiedzimy na dworzu, bo nawet jest spoko pogoda. Zapowiada się na deszcz, ale jeszcze tego deszczu nie ma. Bo w sumie tu w Polsce na wrotkach nie jeździmy na dworzu jeszcze. Jedziemy. A umiecie zrobić ten fajny przysiad? Na jednej nodze, a jedna noga do przodu i tak, tak jechać. Bo ja tego nie umiem zrobić, ale mogę dla was teraz spróbować. Prawie się udało, tylko jedną nogą się przytrzymywałam. A możemy zaraz na dworzu spróbować. Iii! Powiem tak, strasznie dziwnie się jeździ po polbruku, ale lepsze to niż siedzieć w domu, jeździć po domu. A jeśli chodzi o tą nerkę, to wszyscy się mnie zawsze pytają, czemu ty zawsze nosisz nerki? Nie wiem, jakoś tak wyszło, że słuchajcie, bardzo lubię nerki. To są zajebiste torebeczki, bo tak naprawdę zawsze są przy tobie. Po pierwsze, najbezpieczniejsza, po drugie, najwygodniejsza, po trzecie, nawet stylish wygląda. Na razie, póki co, jedziemy. Ej, ciężka sprawa, to nie jest takie łatwe, jak się wydawało. Potrenuję chwilę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Thank you.
Najgorsze będzie to, jak zrobię szpagat, którego wcale nie chciałam zrobić, bo jeszcze tak powiem wam, z tym szpagatem to cienka sprawa. Ostatnio miałam kontuzję, ale to w innym filmie zobaczycie. Z wywrotką, ale zrobiłam. Zaliczone, zaliczone, jest! Jeżdżę na prądkach! Cały dzień na prądkach! Pewnie się zastanawiacie, czemu w ogóle przyszłam na ten domek na drzewku. A temu, że zawsze tu przychodzimy z rana pić kawkę, bo w końcu jesteśmy u kawiórki na kanale. Tylko, że tym razem kawkę wypiłam o wiele wcześniej, jak nagrywałam, jak myślałam, że nagrywam, a nie nagrywałam, bo taka zdolniacha ze mnie. No to po prostu sobie przyszłam tak o dla zabawy teraz na domek, posiedzieć, poopalać się w ciuchach. Bo przecież każdy się opala w ciuchach, to jest normalne, słuchajcie. O, ale fajnie. Trochę czuję się jak stara babcia na tym krześle. Bujanym, ale nie będę kłamać, jest mega wygodne. Tylko przydałyby się poduszki. Dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj u góry kolega się zaklinował. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to zapraszam serdecznie na angielskie opowieści. I tam będzie chyba tytuł Chłop wpadł do drzewa, czy coś takiego. Więc jak chcecie zobaczyć, co się stało, no to zapraszam do tego filmu. Bekowa historia, słuchajcie, naprawdę. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałam i w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwe. Ale musicie sami to zobaczyć, więc zapraszam na angielskie opowieści. Lubię siedzieć na tym domku na drzewie, bo przypominają mi się czasy z dzieciństwa, gdzie w sumie nigdy nie miałam domku na drzewie. Ale za to teraz mam i za to teraz na nim siedzę. Boże, chyba nie będę robiła takich zbliżeń, nie mam makijażu i strasznie wyglądam. Zobaczyć, co tata robi w kamperku. Weszliśmy! No i co? Taty nie ma. To sobie pojeździłam. O! Cześć, tato! Robię cały dzień na wrotkach challenge. Jedziesz ze mną? Nie, nie, nie. Dobra. Robię. To ja lecę dalej. Dobra, to odpalaj. Uaa, czekaj, ja muszę wyjść! Ciekawe, co słychać w garażu. Normalnie tam nie zachodzę, ale z tytułu, że tak się bardzo nudzę, a muszę zrobić cały dzień na wrotkach, to zajdę tam. Tutaj z boku mam drzwi, więc mogłam sobie śmiało wejść drzwiami. No i tak mi właśnie minął dzień, tylko niestety nie widzieliście początku, jak sprzątałam chałupę na wrotkach. Trudno, już się nie chciało drugi raz tego nagrywać, bo i nawet nie ma jak. No dobra, to zostało mi jeszcze zrelaksowanie się i wsadzenie jakichś filmów na TikToka. Teraz jest nagrane. No. Trzeba zobaczyć. Ale nagrałeś jak jechałeś ogólnie? Nie, tam... teraz jak siedziałem, jak byłem tu w środku i teraz to dobrze się nagrywa. To musisz mi dać kartę, ja to szybko ten, wtedy sprawdzę, czy się nagrało. Chodźcie, zobaczymy, pomożemy tacie. Pokażę wam, co robimy w dniu właśnie. O, dużo takich rzeczy, bo tata też będzie niedługo YouTube'a zakładał. I właśnie sobie kamerkę kupił. W sumie to dużo kamerek. A jedno ma w kamperku. O Jezus Maria, wywalę się zaraz. Bye.
dobrać ubaśki, idę zjeść, bo jestem mega głodna. Dobra kochani, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Może to nie był cały dzień, bo jeszcze mam troszeczkę wieczoru dla siebie, ale sporo czasu spędziłam na tych wrotkach, więc jeśli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać na dole, a jeśli nie, no to nie, no trudno, no co zrobię. Pamiętajcie, że mam dużo innych filmów w playlistach, o tutaj, więc jeśli lubicie straszne filmy, zobaczcie sobie strasznie ciekawe, jeśli lubicie vlogi, to też mam, no i dużo, dużo innych filmów, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia playlist i wybrania tego, co lubicie najbardziej. Dobra, lecę, nie zajmuję Wam czasu, trzymajcie się, pa!